9 września w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu zorganizowano Białą Sobotę. W ramach akcji organizowanej pod hasłem walki z rakiem pacjenci mogli bezpłatnie wykonać cytologię, USG jamy brzusznej, piersi oraz tarczycy, badania ogólne krwi dorosłych i dzieci. Każdy pacjent mógł także skorzystać z konsultacji chirurga ogólnego. Dzisiaj przy Białej Sobocie chcemy masowo zbadać, ile pacjentek zgłosi się do naszego szpitala, tyle będzie obsłużonych, oczywiście pacjentów też, ale z reguły najbardziej odważne to są kobiety. Kobiety zachęcamy do badań screeningowych, przesiewowych, badania piersi, badania tarczycy, badania żylaków, kończyn dolnych. Oczywiście dzisiaj głównie nastawiamy się na wychwytywanie pacjentek z nowotworami. Mamy pacjentkę, która jeszcze nie kwalifikuje się do programu Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby zrobić badanie mammograficzne, ale za kilka lat będzie mogła już przyjść z dowodem osobistym bez żadnego wpisywania się nawet w poradnię naszą chirurgiczną. Natomiast dzisiaj z okazji Białej Soboty możemy zbadać jej USG tarczycy, USG piersi, USG kończyn dolnych. Dzięki tym badaniom screeningowym można wychwycić wczesne postaci nowotworów złośliwych i łagodnych. Oczywiście później pokierujemy do odpowiednich pracowni i poradni, na przykład do poradni onkologicznej, do poradni chirurgii onkologicznej, do poradni chirurgii naczyniowej. Ewentualnie jeszcze do endokrynologa, jeśli wychwycimy przypadkowo wykryte guzki, tarczycy, nadnerczy, nerek lub jamy brzusznej. Natomiast głównie chcemy Państwa zachęcić do korzystania z naszej poradni, dlatego że masowo wykonujemy ultrasonografię piersi, badamy bioptaty tych guzków, które przypadkowo wykryjemy lub nie. No i oczywiście kierujemy pacjentki co 2 lata od 40 roku życia do badań mammograficznych. Pacjenci byli bardzo zadowoleni z możliwości wykonania bezpłatnych badań. Z jakich badań Pan dzisiaj skorzystał? No, skorzystałem, myślę, moim zdaniem najlepszy wybór, bo badanie brzucha całościowe, czyli wątroba, trzustka, nerki, śledziona, pęcherz. No, wszystko wychodzi, że jest wszystko dobrze, ale pójdę jeszcze na konsultację do lekarza. Z chirurga i takie ogólne badanie, krew, mocz. Czy pani uważa, że taka Biała Sobota tutaj w szpitalu jest potrzebna? No bardzo potrzebna, bo ciężko się jest dostać do lekarza specjalisty. No ja na przykład miałam skierowanie do ortopedy, złożyłam, to dopiero w lutym się dostanę. Z jakimi dolegliwościami pani dzisiaj się zgłosiła do szpitala? Z dolegliwościami, to znaczy ból kręgosłupa w dolnej części, ostrogi i taki silny ból w klatce piersiowej. Dzisiaj pani liczy na jakie badania? To znaczy zrobiłam już krew, zrobiliśmy. No liczę, że chirurg mi właśnie tutaj, ten pan lekarz, pomoże właśnie, no właśnie o ten ból w piersiach głównie mi chodzi. Biała Sobota to dobry pomysł? Dobry pomysł, tak. No my już od wczesnych godzin porannych tu się jesteśmy pierwsi. Taka inicjatywa to doskonały sposób na podnoszenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców powiatu.